Dzisiaj na odcinku Kawusia. Ja wiem, że co odcinek mówię, że piję coś przed odcinkiem, ale dzisiaj jest wyjątkowy odcinek, ponieważ dzisiaj piję kawę z kubka z Chef Shopu. Więc jeżeli coś chcecie sobie kupić, możecie wejść, zobaczyć, link w opisie. Smaczna kawa, pozdrawiam. A w dzisiejszym odcinku z mobów będą wylatywać zupełnie inne rzeczy niż normalnie wylatywały. Z tego powodu, że jak normalnie zabiło się creepera, wylatał na przykład proszek. Jak zabiło się zombie, wypadało mięso zombiaka. Dzisiaj z każdego moba, czy to będzie dobry mob, czy to będzie zły mob, będą wypadały lucky bloki. Moim celem na ten odcinek jest po prostu skompletowanie najlepszego seta, jaki będziemy mogli po prostu zdobyć, pobicie tych wszystkich mobów, które będą nam się respić i ewentualnie pójście do netheru, gdzie będziemy próbowali kolejne jakieś rzeczy wydropić. I może jeżeli to wszystko pójdzie płynnie, no to raczej wątpię, ale jakby nam się udało dostać do endu, no to by jestem mega ciekaw, co wypadłoby ze smoka. Ale zanim jednak przejdziemy do odcinka, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Zostawienie subskrypcji was nic nie kosztuje, a zawsze możecie ją po prostu zabrać. Więc zachęcam do tego, żeby to zrobić, a ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Pozdro. Jak widzicie, widzowie, jesteśmy na świeżo postawionym świecie, na którym musimy po prostu zdobyć troszkę drewna, żeby mieć czym zabijać, prawda, te nasze moby, które będą się pojawiały. I tak jak powiedziałem na początku, będą z nich wypadać lucky bloki. Z tych lucky bloków później zobaczymy, co będzie nam takiego wypadać. Mam nadzieję, że jakieś fajne itemy, na pewno będą też jakieś złe, no bo w końcu to są lucky bloki. To nigdy z tego nie było nic takiego, że zawsze leci dobre, czasami są złe. Więc pewnie jakieś TNT, jakieś inne takie rzeczy na pewno się pojawią. Ja zanim jednak to zrobię, to powiem wam, widzowie, że bardzo zachęcam was do tego, żebyście powolutku zmierzali w takim kierunku, który nazywa się mój kanał Szczypson Plus, z tego powodu, że planuję tam zacząć za niedługo nagrywać, ponieważ jak wiecie, mam maturki za niedługo, dokładnie mam za... w maju jakoś na początku, ja sam za bardzo nie wiem w sumie, ale są matury na początku, jakieś 3, 4, 5, więc tuż po maturach zacznę tam regularnie nagrywać, ponieważ będzie więcej czasu, ja kończę szkołę w tym momencie, więc jakby... fajnie, ponieważ to mi się mega podobało, czekałem na to całe swoje życie tak naprawdę. Czekałem na to, żeby mój rok szkolny kończył się w maju, a nie kończył się w czerwcu. Więc no niestety, wy będziecie musieli jeszcze troszkę się z tym pomęczyć. Ja tak naprawdę za 2 tygodnie kończę szkołę, już nie będę musiał nic z tym robić. Już nie będę musiał, w ogóle nie będę miał lekcji, więc nie mogę się niezmiernie doczekać tego momentu. No i wtedy też właśnie chcę zacząć robić częściej tego YouTube'a, zacząć robić też na drugi kanał, ponieważ będzie więcej czasu. No po prostu nie ukrywam, że teraz tego czasu naprawdę jest niewiele. Dobra, uwaga, przejdźmy do jakiegoś zabijania tych mobów. Gdzieś tutaj mam nadzieję, że znajdziemy jakieś krówki i tak dalej. Tam jest pies. Czy chcemy psa zabijać? No, że to jest wilk w sumie, jeszcze nie pies. Więc możemy w sumie na niego polecieć. Tylko ryzyko jest takie, że jak... O, dobra, mamy owce, nie wiem, zgubił mi się ten pies też gdzieś przy okazji, ale to nieważne. Uwaga, jest lucky block! Dobra, na strzała poszła. Jestem ciekaw, co nam z tego wypadnie, więc ja od razu może rozwalę tego lucky blocka. Nie, no akurat TNT na sam start! Dobra, przeżyliśmy to. Ale pojawiło się tu mnóstwo bloków, które ja bym może i nawet chętnie przytulił, ponieważ będziemy mieli czym się obudować w razie czego, jakby trzeba było i tak dalej, więc nigdy bloków, nigdy za wiele, słuchajcie widzowie, to się nam zawsze może przydać, więc weźmy sobie tu na jakieś drewno też wypadło. Nie musimy poszukać jakichś innych mobów, ponieważ lucky bloki wypadają tylko i wyłącznie z mobów, co jest bardzo ważne, tylko niestety... jest taki problem, że jak z mobów wypada lucky block, to nie wypada za to z niego żarcie, tylko właśnie ten lucky block, więc jakby to jest dosyć smutne, ponieważ nie mam co jeść i to mi się nie podoba. No ale dobra, mam nadzieję, że z jakichś lucky blocków mi wypadnie zaraz jakieś żarcie, więc uwaga, stawiamy lucky blocka kolejnego, rozwalamy, o! Nie! Czy my będziemy mogli w ten sposób pójść do endu? Mamy 5 tego, jak to nam jeszcze raz wypadnie... O kurde, ale dostaliśmy! Dobra, Co jest nie tak z tym Minecraftem? Ej, dobra widzowie, żebym ja tego nie zgubił, to patrzcie, ja robię teraz taką akcję. Więc zrobimy tutaj po prostu skrzyneczkę, postawimy sobie ją tutaj i odkładamy właśnie te rzeczy tutaj, bo to jest bardzo ważne, bo dzięki temu będziemy mogli pójść do endu. Ej, dobra, totalnie się nie spodziewałem, że taka akcja w ogóle tutaj wyniknie. Dobra, mamy jakieś piecyki. Mamy enchant, więc nie, nie. Przeżyłem to! Zdążyłem zamurować! Jak dobrze, że ja miałem coś ze sobą! Ja nie mogę, dobra, look up! Co jest? Dobra, to było niebezpieczne, ale okej, okay, rozwalamy kolejną. Dobra, mnóstwo kwarcu. Czy ja to chcę brać? Nawet, no bardzo nie chcę, dobra, to oddajmy się gdzieś troszkę tutaj, żeby mi tam nie z... Okej. Okay.
czy to jest skrzynia pułapka, nie. Oddaliłem się trochę, żeby mi tej skrzynki tam nie wysadziło. Dobra, mamy wiadro. Wiadro to jest nawet bardzo fajny item, to mi się podoba. Szybkie ładowanie, mamy jakieś, jak to się mówi, liny. To nam nie jest raczej przydatne, więc tu raczej z tego nic weźmiemy, wezmę sobie ewentualnie może węgiel. Odłóżmy tu takie rzeczy jak to, dobra. I teraz musimy znaleźć znowu zwierzęta, bo już mi się skończyły te i trochę smutno, no ale dobra, musimy znaleźć jakieś zwierzaki, tylko ja nie wiem jak ja daleko będę musiał pójść, więc ja może wezmę sobie to ze sobą, żebym ja tego tutaj nie zgubił i nie zostawił tej skrzynki, więc po prostu to zabierzemy. Ja tu słyszałem gdzieś jakiegoś szkieleta, weźmy to i to po prostu postawimy w jakimś tam miejscu dalej, gdzie pójdziemy, ale musimy znaleźć mnóstwo mobów tak naprawdę, bo są nam mega potrzebne, a z tego co widzę z laki boków wypadają nam takie rzeczy, że nie będziemy musieli pójść do netheru, żeby móc pójść pokonać smoka i zobaczyć jaki lucky block, czy jakiś potężny lucky block wyleci ze smoka. Dobra, uwaga, tu mamy krowy, uwaga, pum. No, gin. Nie, no, bo ja nie mam żarcia i nie mogę ich pokonać, dobra. Mamy tu, uwaga, kolejny, pum. Dobra, poszła na raz. Mam nadzieję, że zaraz jakiś żart. Co to jest? Ej, co to jest za w ogóle za... Lucky block tam jest. No nie wierzę w to. Ej, tu się takie rzeczy respią na tej modyfikacji. Ej, to jest coś pięknego w tym momencie. Co jest grane? Dobra, czekajcie, zróbmy tak jak powiedziałem, odłóżmy sobie te rzeczy, bo to jest zbyt cenne, żeby to ze sobą brać. Tu nie ma nigdzie wody, dobra, rozwalmy to. Narzędzia dostaliśmy, jak miło, dobra, robimy to w ten sposób, okej, okay, mamy tutaj, zróbmy tak wygodniej. I teraz pytanie, czy tu coś pod tym jest? Nie ma nic pod tym, okej, okay, dobrze, to w takim razie mnie to nie interesuje. Mamy 5 takich bloków ze sobą, więc zobaczmy co nam z tego wyleci, ponieważ... No nie, niezbyt fajne. Nie, akurat taki? Dobra, nie wybuchniesz. Okej. Nie wypadł z niego lucky block? Szkoda. Ej, bo mi się spali las. Dobra, nie, tu się pali jeszcze od boku. Dobra, zgasiłem, chyba zgasiłem, dobra. Rozwalmy to. Drewniane narzędzia, naprawdę? Ale co to było? Po prostu nam się zrespił ten lapis. No dobra, a jakieś żarcie ja bym poprosił może. Jedzonko? No nie, no znowu narzędzia. Ja nie potrzebuję takich rzeczy, no ale dobra, lepsza ta łopata niż motyka, którą mieliśmy. Wow, ale miałem laga przez chwilę. Co jest grane, jakaś studnia. Dobra, fajnie, bo chciałem wodę. O kurde, tu coś jest, dobra, pytanie czy... A wish come true, if you like... Potato! Co jest grane? Teraz zobaczyłem, że te ziemniaki się tutaj pokazały. Co jest grane? Ale kozak! No i mamy żarcie, Ja nie mogę, ale jesteśmy teraz wykokrzeni w jedzonko. Nawet nie zauważyłem tutaj takiego prezentu. No nie wierzę, dobra, ale kozak totalny. Dobra, i mamy żarcie, to mi się podoba. Ja nie spodziewałem się, że takie rzeczy będą się respić. No dobra, bardzo fajnie. Teraz potrzebujemy znaleźć znowu jakieś zwierzęta, bo mi znowu się, że tak powiem, straciły mi się lucky bloki, a tylko z mobów wylatuje coś. Mam nadzieję, że w nocy będzie tutaj ich trochę więcej, to moby będziemy bić, bo wtedy z nich też coś wypada. Tam nic nie ma. Ej, czy naprawdę tu nie ma żadnych zwierząt? Ja muszę tam się wrócić po tamtą moją bardzo ważną rzecz, którą potrzebujemy do tego, żeby zrobić ten, prawda, jak to się nazywa, portal do endu, bo tamte rzeczy są nam mega potrzebne, ale z tego co wiem, to mamy tego jeszcze tam za mało, bo tego trzeba chyba troszkę więcej niż tam nam, ile nam dropło. Ja wiecie co, jednak nie będę tego stawiał tak do skrzynki, po prostu będę miał to w ekwipunku, najwyżej zginiemy i trudno, ale nie chce mi się tego co chwilę stawiać i po to wracać, więc musi być dynamika w filmie, musi być dynamika. Dobra, znajdźmy jakieś moby, bo to jest bardzo ważne, tylko ja ich tutaj nic tu nie widzę. No dlaczego w takim pięknym lesie, w którym każdy by zamieszkał, no widzowie, no nie powiedz, o, świnia, dobra, każdy by tu zamieszkał, to takie świnki tutaj są sporadycznie. Dobra, daj mi coś, jakiegoś fajnego lucky bloka, który da mi więcej tych lucky bloków, co? Możemy się tak dogadać? No nie, to mi nie daje więcej lucky bloków. Nie wybuchniesz, okej. Dał mi lucky bloka, i to tamten nie wiem czemu nie dał mi lucky bloka, ale dobra, ten mi dał, to jest bardzo ważne, dobra, postawmy. Nic? Czy jest lag? Ej, to był jakiś oszukany lucky block. Nic mi nie dał. No dlaczego? Nie no, takie lucky bloki to ja nie lubię, nie podoba. O kurde, jednak. Zegar. I mapę mi dał. Mapę jedną. Zobaczmy jak wygląda sytuacja. Nudno wygląda sytuacja, odłóżmy tą mapę. Dobra, nic ciekawego, nic co by się nam przydało, więc trudno. W takim razie musimy znaleźć więcej mobów, tylko gdzie one będą? Tam może na tamtym otwartym terenie będzie je lepiej widać, a nie wśród tych drzew. Może, ale niekoniecznie. Mamy jedną, mamy perły, więc może liczę na to, że i tak nam wypadną jeszcze perełki, więc wykorzystam tą jedną, żeby tam się szybciej dostać. No nie, tu akurat były te, z nich też by mogły nam wypaść...
jak to się nazywa, te lucky bloki. Dobra, musimy tam wrócić po nie w takim razie, no bo jak widzę je, to trzeba wykorzystać to. Nie mogę tak olewać takich rzeczy. O kurczę, nie udało mi się. Dobra, trudno, weźmy sobie tą wodę. I teraz tak, na dwa strzały zlecisz, na dwa strzały. Dobra, mamy kolejnego lucky bloka. Mamy kolejnego lucky bloka. Są jeszcze ryby! O kurczę, to z ryb nam sporo wyleci. Tak mi się wydaje. Znaczy sporo, że w sensie, że też nam wyleci. Dobra, uwaga, tu. I teraz tak, pum. Jeden cios. Oczywiście, że wylatuje. Oczywiście, oczywiście. Chodź tu! No chodź tu! Dobra, wypadło. Dobra, wypadło. Mamy trochę tych lucky bloków, więc troszkę sobie zaraz pootwieramy. Tylko ja bym chciał tu wyjść na jakąś taką wyższą... Dobra, wykorzystajmy tą perłę. No trudno, po prostu nie chcę tracić czasu na to, żeby tyle... O kurde, krypcio. Nie podoba mi się to, dobra, musimy zrobić tak, że teraz... Pum! Dobra, nie wybuchaj, daj mi to. Dobra, mamy kolejnego lucky bloka. Dobra, to jest... O, to był bardzo dobry opening, to był mega... Ja chcę! Ale mamy expa! No i super, jeszcze mamy enchant, to może zrobimy jeszcze enchant w dzisiejszym odcinku, ale by było kozak. Dobra, Dobra, to jest to samo, co już mieliśmy, więc teraz tak, co by tu wyrzucić, żeby... Znowu ziemniaki! Nie, no już jakby ziemniaków mamy wystarczająco, nie będę ich zbierał, bo już za duży syf będę jak w ekwipunku. Dobra, kolejna rzecz. Wow, znowu mamy expa! Jak kozak, to zaraz 30 level będę miał. No przecież to jest coś pięknego, dobra. Dobra, mega dobre lucky bloki mi się teraz trafiają. Dobra, co to jest za potka? Evil Potion. Dobra, ja to chcę wykorzystać na jakiegoś moba zaraz. Nie, królik! To jest angry królik! Nie! Dlaczego? Nie no, muszę tam wrócić. Dobra, już jestem z powrotem, zebrałem te itemy. Ja, ten królik to mnie totalnie dojechał, zaskoczył mnie totalnie, ale dobra, o, znowu to samo, znowu tu będą te ziemniaczki. Nie, tym razem TNT! O kurde. Tego się nie spodziewałem totalnie, nie? Ale tu gdzieś był zombie, który chyba został wysadzony. Nie wypadł z jego lucky block? O jest, wypadł, ale miło. Dobra, i rozwalmy kurkę. Pum! Nie wypadł z niej lucky block! O, dobra, to mi się nie podobało. Dobra, rozwalmy. Ja nie mogę, ile lam. Dobra, to spoko, bo będziemy mieli... No nie, no naprawdę? Naprawdę taka pułapka? Łatwa do pokonania. Nam się nawet, no nie wiem, taka średniawa. Dobra, trudno, ale zróbmy tutaj... Dobra, mamy beacon, okej. Okay. Ale to nie wiem, do czego mi jest potrzebny, po prostu go postawię może. Dobra, zróbmy... No nie, no zbroja dla konia, liczymy już na moją zbroję jakoś, że dostanę. No dobra, w takim razie musimy załatwić te. Dobra, z nich wypadają też, to bardzo dobrze. Będziemy mieli sporo tych lucky bloków w takim razie. O, no nie, splunęła na mnie. Dobra, tu kolejna. No, gin. No, co? Dobra. Dobra, kolejna. Ale mamy dużo tych lucky bloków. No nie no, totalny pokrzam. Dobra, tu. Dobra, weźmy. Okej, okay, jest dobrze. I ostatnia. Dobra, ale teraz jest akurat noc, to też moglibyśmy wykorzystać te moby, które tam się respią. No ale dobra, trudno, weźmy. Wow! Ale mamy zamek fajny ze slajma! Dobra. Ej, kozak totalny, biorę jednego slajma. Może mi się przydać, jakby spadł gdzieś z wysokości czy coś. To lepiej jest dać pod nogi, bo wtedy nie zginę. Dobra, weźmy tak, zróbmy. Rozwamy. Wow! To było niebezpieczne. To było bardzo niebezpieczne. Jaki on jest ogromny! Co to jest? Dlaczego taki duży? Dlaczego mi żadnej zbroi na przykład nie dropi? Dlaczego mi się to nie podoba totalnie? Chciałbym jakąś zbroję dostać, bo ja jestem totalnym teraz warzywem. Proszę, dajcie mi jakąś zbroję. Ej, ale tragedia jest totalna. Dobra, weźmy tu trochę wyżej, bo tamten mnie bardzo zaskoczył. Dobra, zróbmy tak, postawmy to, otwórz. Wow, ile złota dostaliśmy. Ale miło, dobra. Kolejne. O nie, to jest znowu albo to dobre, albo to złe. Ale ja uciekam. O nie, znowu złe. Wow. Ale znikła z powierzchni ziemi ta górka. Totalnie nie było, nie ma nic, nie ma śladu po niej, dobra. Wow, znowu mamy expa, dobra, super, lecimy, bo muszę odzyskać tego, którego miałem. Miałem prawie 30 tam chyba, 20 któryś chyba był tam, albo jakoś tak. Dobra, mamy 14, to nie jest źle, jest dobrze. Mamy całkiem 15 level, dobra, to jest już połowa tego, co potrzebujemy, żeby zrobić jakiś enchant fajny. Dobra. Dobra, nie atakują mnie chyba te konie, nie? Dobra, nie atakują, okej, dobra, to ja nie atakuję póki co. Lucky cow! Jedna z niej wypadła? Myślałem, że więcej wypadnie. Ej, dobra, to mi smutno. Tamten jak skacze, tam gdzieś ta kulka. Znikł. Nie wiem, gdzie jest, dobra, nieważne. O. Nie, ja nie chcę zginąć.
nie! Te wszystkie moje itemy się tam spalą. No nie, najgorzej. Muszę tam wrócić, nie zdążę chyba. O nie, dobra, już mi się to nie opłaca. Ja muszę zrobić nowe itemy w takim razie w tym momencie. Albo skończy się odcinek, nie wiem. Ale nie, no bym zrobił, gdybym jeszcze... Kurczę, to mam niedosyt, Robimy jeszcze jakieś itemy, bo ja liczę na to, że coś mi tam wypadnie. Chciałem pójść do... No nie, tam miałem wszystko. Najgorzej. Tragedia, już tego nie odzyska na pewno, to na pewno się spaliło. No nie, jak mi jest smutno teraz. Ja, widzowie, a tak byłem zajarany, ty, podobało mi się to. No nie, ale pech, pech totalny. To jest tragedia, że mi się coś takiego zrespiło. Nie byłem na to przygotowany totalnie, nie wiedziałem, jak się z tego uratować. To jest smutno mi teraz, smutno mi. Dobra, otwórzmy jeszcze kilka lucky bloków po prostu, żeby coś tutaj jeszcze otworzyć, żeby nie było tak, że już kończę, bo zginąłem i straciłem itemy. Więc jeszcze zrobimy podejście jedno do takiego wzbogacenia się i jak mi się nie uda, to trudno. Mogłem zrobić sobie w sumie Keep Inventory True, żeby nie zginąć. No ale to by nie było wtedy też takich emocji. Dobra, zrób tu, dawaj mi tego lucky bloka, od razu go otwieram. Dobra, fajnie, mamy itemy. Mogłem ją w sumie rozwalić w takim razie bez... Dlaczego ty mi to robisz? Nie no, otruła mnie. No, no nie gadaj, że mnie zabije jakaś wiedźma. Dlaczego ja cię nie mogę zabić? Dlaczego ja nie mogę zabić? Dlaczego ja nie mogę jej zabić? No, dlaczego ona nie ginie? Nie wiem, widzowie, ja mam serdecznie dość. Ja wychodzę z tego Minecrafta, no przecież tak być nie może, jakaś wiedźma, nie da się jej zabić totalnie, przecież tyle dostała ciosu, że już powinna dawno leżeć. Ja nie wiem, jak chcecie kolejny odcinek z takiego właśnie otwierania jakby lucky bloków, które wypadają z łowów, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał i dajcie znać w komentarzu, a ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, trzymajcie się, widzimy się jutro, pozdro, elo!